Sport, Marcin Kotyński, dobry wieczór. Rozpoczynamy od wizyty w Arenie Ursynów i treningu siatkarzy AZS Politechniki Warszawskiej. Ich zajęciom przyglądali się wyjątkowi goście. Byli to uczniowie szkół specjalnych z Warszawy, Ignacowa, Leszna, Opactwa oraz z gimnazjum z Janowa. Większość reprezentowała kluby olimpiad specjalnych Polska, Mazowieckie. Mam przyjemność być ambasadorem tych olimpiad również z Sebastianem Świderskim, Czarkiem Pazurą, Zygmuntem Heizerem. Po prostu integrujemy środowisko sportowe, siatkarskie z osobami, które tego potrzebują, które poprzez wspólne spotykanie się, poprzez tą energię, która płynie ze sportu, tą radość, będzie im łatwiej w życiu. Zaproszeni goście z uwagą słuchali trenera siatkarza AZS-u Politechniki Warszawskiej Jakuba Bednaruka, objaśniającego poszczególne fazy zajęć jego podopiecznych. Zawsze trzeba się ustawić, zawsze trzeba mieć kontakt z piłką, trzeba mieć kontakt z piłką przodem. Później potrenujemy to, zobaczycie jak ważne jest ustawienie się prosto do lotu piłki. Młodzi sportowcy też uczestniczyli w profesjonalnie przeprowadzonej rozgrzewce, ale nie tylko. Po niej wzięli także czynny udział w ćwiczeniach, jakie podczas treningów wykonują siatkarze AZS-u Politechniki Warszawskiej. Takie zajęcia z zawodnikami grającymi na co dzień w Plus Lidze z pewnością na długo pozostaną w pamięci młodych sportowców olimpiad specjalnych. Szykuje się